Doskonale, że od bardzo wielu lat staram się kłaść nacisk na to, żeby salony kosmetyczne funkcjonowały w sposób maksymalnie bezpieczny i profesjonalny. Wydaje mi się, że nie ma też tutaj znaczenia fakt, czy mówimy o salonie stylizacji paznokci, w salonie makijażu, salonie stylizacji rzęs, czy ogólnie gabinecie kosmetycznym. Budowanie wizerunku eksperta powinno zacząć się od zapewnienia pełni bezpieczeństwa. Dlatego też od dawna uczulam, zaznaczam, edukuję na temat kwestii wygodnego siedziska, na temat kwestii ograniczenia kontaktu z pyłem, który powstaje w czasie stylizacji paznokci. Zwracam też uwagę oczywiście na sterylizację w autoklawie, natomiast dezynfekcja do tej pory była gdzieś tam w tle. Oczywiście zawsze mówiło się, że dłonie należy zdezynfekować, preparaty należy używać w odpowiedni sposób, używać odpowiednich roztworów, że narzędzia muszą być poddane procesowi dezynfekcji. Ale to gdzieś tam było takie troszkę niedookreślone, mam takie wrażenie. Tym bardziej, że wielokrotnie na forach internetowych, na grupach paznokciowych, w prywatnej korespondencji pytacie mnie, czego pani używa? Albo Paulinko, czego używasz? Bo ja szukam czegoś fajnego do myjki ultradźwiękowej. I do tej pory mówiłam, wiesz co, jest tyle na rynku preparatów, na pewno coś znajdziesz. Tylko że z drugiej strony mam też pełną świadomość, że tych preparatów jest rzeczywiście bardzo dużo. I nie do końca każdy produkt, który w tym momencie jesteśmy w stanie znaleźć na rynku, będzie tym odpowiednim. Dlatego też stwierdziłam jakiś czas temu, że fajnie by było móc do tej szerokiej palety produktów, które polecam, dorzucić kolejnego producenta. Jakkolwiek trywialnie i kolokwialnie to nie zabrzmi, przepraszam, ale taka jest prawda. Chcę Wam wreszcie móc polecić coś, czego rzeczywiście używam od kilku lat, w czym jestem absolutnie zakochana i pod czym ewidentnie będę mogła się podpisać. I tutaj jeszcze na sam koniec tego lekko przydługiego wstępu chciałabym, żeby wybrzmiała jedna bardzo istotna kwestia. Nie jestem perfekcyjną panią domu. Nie jestem higienicznym frikiem. Nie myję rąk co godzinę, przyznaję bez bicia. Wręcz powiem, że kiedy jestem w podróży, z tą higieną, z tym bezpieczeństwem bywam czasami nieco na bakier, bo innego wyjścia nie ma, po prostu. Jeżeli jestem w Mongolii, to śpię w łóżku gospodarzy, którzy udostępnili mi swój ger i nie mam z tym żadnego problemu. Kiedy jestem w podróży na przykład na Filipinach, podchodzę do straganu ulicznego i jem galaretkę z krowiej krwi. Nie mam z tym naprawdę żadnego problemu, ale jeżeli mówimy o salonie kosmetycznym, jeżeli mówimy o akademii, jeżeli mówimy o prowadzeniu szkoleń, to kwestia bezpieczeństwa jest dla mnie absolutnie kluczowa. Uważam, że budowanie etosu pracy, etosu tego zawodu jeszcze nieistniejącego stylizacji paznokci jest tutaj w tym kontekście absolutnie dla nas kluczowe. I dlatego bardzo się cieszę, że moim gościem dzisiaj będzie Paweł Żbikowski, przedstawiciel firmy Szulke Polska, który w fantastyczny i bardzo ciekawy sposób opowie Wam o meandrach dezynfekcji. Paweł, bardzo dziękuję za przybycie. Szanowni Państwo, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło móc gościć tutaj. Musicie, kochani, wiedzieć, że Paweł jest przedstawicielem firmy Szulke na terenie Polski, natomiast nie jest to firma taka, jakich wiele, ponieważ mnie osobiście ujęło to, na mnie zrobiło gigantyczne wrażenie to, że firma ma 125-letnią tradycję w tym momencie, co jest wynikiem niesamowitym. Tak, to jest prawie 130-letnia tradycja. No i cóż mogę powiedzieć, żeby to jakoś Państwu zobrazować? Spróbujmy na moment przenieść się, no, chociażby na rynek motoryzacyjny. Tak? Wyobraźcie sobie Państwo, że tam też są uznane marki pojazdów, takie, nad którymi producenci przez wiele lat pracują po to, żeby je udoskonalić. I podobnie działa to w dezynfekcji, więc te firmy, które mają długą tradycję, mogą się przed Państwem poszczycić tym, że od wielu, wielu lat czynią starania, aby te środki były coraz to bardziej doskonałe. I teraz na czym ta doskonałość polega? Ja zawsze powtarzam, że jest relatywnie łatwo przygotować środek, który będzie skuteczny. Tak? To wystarczy, że pójdziemy sobie do sklepu osiedlowego, kupimy spirytus, wymieszamy go następnie z wodą w odpowiedniej proporcji i jeżeli zachowamy takie odpowiednio wysokie stężenie alkoholu, to na pewno ten środek będzie skuteczny. Natomiast doskonałość polega na tym, żeby przygotować środki, które będą z jednej strony skuteczne,
ale z drugiej strony będą bezpieczne dla użytkownika, a więc będą rzeczywiście eliminowały wszystkie drobnoustroje, które mogą nam zaszkodzić, ale oszczędzą przy okazji skórę użytkowników, oszczędzą powierzchnię, z którymi się stykają i jednocześnie zredukują też jakiś poziom potencjalnego narażenia na toksyczne środki, bo mimo wszystko, proszę Państwa, dezynfekcje to są środki chemiczne, czasami toksyczne, więc musimy też kontrolować narażenie naszych dróg oddechowych, naszego organizmu, żeby przy okazji dezynfekowania powierzchni, bardzo słusznie prowadzonej, niepotrzebnie nie narażać się zbytnio na ryzyko. Dokładnie i to chyba w tym momencie jesteśmy w stanie dużo bardziej uwypuklić w kontekście pandemii, bo dawniej ta dezynfekcja, owszem, prowadzona była w salonach kosmetycznych, w salonach tatuażu, u fryzjerów również, natomiast teraz temat dezynfekcji dotyczy tak naprawdę ogółu społeczeństwa i stopniowo zaczynają pojawiać się te skutki uboczne używania preparatów, no nie do końca perfekcyjnych, o tak bym to ujęła. Tak, one pojawiają się zarówno w Polsce, jak i w Europie. My na przykład możemy się jako firma poszczycić takim badaniem, które zostało wykonane w Wielkiej Brytanii. A więc też, żeby Państwo mieli świadomość, że kwestia negatywnego wpływu środków do dezynfekcji, które być może są skuteczne, ale właśnie polecane przez producentów, którzy nie mogą się, tak jak Szurkę, poszczycić wieloletnią tradycją, i to tradycją naznaczoną różnego rodzaju procesami doskonalenia. No niestety dezynfekowanie rąk takimi środkami niższej jakości prowadzi do podrażnień skóry. W Wielkiej Brytanii z takim problemem mierzono się przynajmniej w takim samym zakresie jak u nas, jeżeli nawet nie bardziej. I sprawdzono na przykład Octenicę, czyli krem, który jest w portfolio Szurkę. I wyniki stosowania tego kremu w kontekście takiego dermatitis po dezynfekcji skóry dłoni, no okazały się bardzo zadowalające, na tyle zadowalające, że możemy tak naprawdę z czystym sercem polecić ten środek u pacjentów, czy w ogóle u wszystkich użytkowników, u których wystąpiły tego typu negatywne skutki. To, co w tej chwili my jakby zauważamy coraz bardziej jako Szurkę, to, że ponieważ dezynfekcja, no powiedzmy sobie szczerze, trafiła pod strzechy, bo tak to chyba w tej chwili wygląda, to też coraz częściej użytkownicy środków do dezynfekcji sami notują, że rzeczywiście te środki nie są sobie równe. Nie możemy ich zaklasyfikować do jednej grupy i sami zaczynają się interesować tym, co takiego w tym środku jest, co mogłoby nas przekonać do skorzystania właśnie z tego, a nie z innego środka. Dokładnie. To, co wyróżnia firmy z uznaną tradycją, na pewno do takich firm należy Szurkę, to, że proponujemy preparaty, które z jednej strony są bardzo skuteczne, a z drugiej strony zawierają innowacyjne formuły pielęgnacyjne. Czyli chodzi o to, żeby do Państwa dyspozycji oddać środek, który z jednej strony skutecznie zdezynfekuje dłonie, ale z drugiej strony nie narazi tych dłoni na jakieś negatywne skutki, a wręcz i tak naprawdę na tym etapie w tej chwili firmy uznane na rynku się znajdują, żeby przygotować środki, które będą dezynfekowały z jednej strony, a z drugiej strony skutecznie pielęgnowały. Dokładnie. Dezynfekcja dezynfekcji nierówna. Miejmy tego świadomość. Wydawałoby się, że to jest prosty preparat, no to tylko dezynfekcja, a jednak nie. Natomiast wrócę tutaj jeszcze na momencik do tego kremu, do Octenicera, którego przyznam szczerze, ja sama używam już w tym momencie od dobrych 4 miesięcy. Zużyłam już 2 tubeczki, noszę go regularnie w torebce i absolutnie muszę powiedzieć, że jestem zachwycona, bo sprawdza się znakomicie zarówno na nartach, jak i w tropikach, jak i po 7 godzinach nagrywania na przykład Akademii Online. Co ważne, on rzeczywiście jest lekko tłusty w odbiorze. Absolutnie przyznaję, natomiast to nie jest taka totalnie lepka, totalnie nieprzyjemna powłoka. Nie jest to może rzeczywiście krem na co dzień do stosowania 7 razy dziennie, przy takich zwykłych, standardowych dłoniach bez problemów, ale jeżeli mamy jakiekolwiek podrażnienia, działa perfekcyjnie. I też powiem szczerze, że tutaj mamy u nas w Akademii bardzo dużo próbek. Sprawdzają się znakomicie, dajemy do testowania naszym klientkom, naszym kursantkom i bardzo wiele osób wyraża się o nim niezwykle przychylnie, niezwykle pozytywnie. Naprawdę bardzo fajny produkt. Aż byłam, szczerze mówiąc, zaskoczona, bo w pierwszej chwili wydaje się, że on jest taki bardzo tłusty, bardzo gęsty, ale nie do końca tak jest.
Nie, ja też jestem coraz częściej zaskakiwany pozytywnymi efektami stosowania tego kremu. Mogę z całą świadomością powiedzieć, że nawet mnie jako pracownika działu medycznego ten krem zaskoczył bardziej i to bardziej pozytywnie niż się spodziewałem wtedy, kiedy wprowadzaliśmy go na rynek polski. Natomiast bardziej znanym i absolutnie sztandarowym produktem naszej firmy, który jak się okazało, każda z dziewczyn z naszego zespołu ma u siebie zawsze, prawie że w torebce, pani dyrektor operacyjna, albo na wakacjach to już jest kwestia oczywista, że to jest żelazny punkt programu każdej apteczki, to jest Octenisept. No bez tego ani rusz, nie wyobrażamy sobie w tym momencie życia. To stosowanie Octeniseptu jest jak najbardziej godne pochwały. Ja zaraz do niego przejdę, pozwolę sobie jeszcze, jeżeli mogę, na taki krótki komentarz do Octenicare'u, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Od razu Państwa ostrzegam, audycja będzie zawierała lokowanie produktu. Natomiast pokażę też, jak my próbujemy te nasze produkty badać i doskonalić. Poddaliśmy na przykład ostatnio Octenicare ocenie Instytutu Matki i Dziecka i mamy już dopuszczenie do stosowania u dzieci po 6 miesiącu życia. Zbliża się, proszę Państwa, lato. Ja mam nadzieję, że wszyscy się skutecznie zaszczepimy i będziemy mogli w tym roku trochę skorzystać z lata, ze słońca, czego i Państwu i sobie życzę. Natomiast no, zdarza się tak, że my wychodzimy na słońce, może się tak zdarzyć szczególnie po pandemii, że tak bardzo się zachwycimy tym słońcem, że po powrocie do domu odkryjemy, że no, jednak było tego trochę za dużo i dojdziemy do wniosku, że tych parę godzin temu, kiedy pławiliśmy się w słońcu, byliśmy jednak trochę nieracjonalni. I wydaje mi się, że ten Octenicare jest właśnie doskonałym rozwiązaniem na tego typu oparzenia słoneczne. Dlaczego? Dlatego, że on zawiera w sobie 4 substancje, które synergistycznie mogą dać bardzo dobry efekt. Octenidyna ochroni naszą skórę przed patogenami, wazelina, i to jest bardzo istotne, bo w tym produkcie jest ciekła parafina, więc ona stworzy dla naszej skóry taką ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, ale też uchroni nas przed pojawieniem się pęcherzy. A to jest bardzo istotne, bo chyba nie ma nic gorszego po takim oparzeniu słonecznym niż moment, kiedy się budzimy na drugi dzień i widzimy całe nasze ciało w pęcherzach. Bardzo często sami się na to narażamy, stosując na przykład pantenol solo. Dlatego, że pantenol jest doskonałą substancją i Octenicare też go zawiera. Natomiast musimy pamiętać, że pantenol wiąże wodę. Więc jeżeli zastosujemy pantenol solo, to niestety narazimy się na wystąpienie pęcherzy. Tutaj ta ciekła parafina pomoże nam tego uniknąć, dlatego że będzie, jakby nie patrzeć, działała bardzo korzystnie, jeżeli chodzi o zachowanie ciągłości skóry. A do tego w tym kremie macie Państwo pantenol i bisabolol, które zadziałają łagodząco. A więc jeżeli mogę na takie lokowanie produktu sobie pozwolić w kontekście zbliżającego się lata, to polecam Octenicare. Natomiast przepraszam, jestem w szoku. Tyle lat czekałam na ten preparat i nie wiedziałam, że w ten sposób mogę uniknąć tego wielkiego problemu, z jakim rzeczywiście po każdych wakacjach, na każdych wakacjach nawet się mierzę, czyli ta skóra, która wygląda dramatycznie. Na własne życzenie, ja wiem, oczywiście, natomiast to tak, to przygarnę dużą przyjemność. Pani Paulino, mam nadzieję, że spotkamy się znów i wtedy będzie mi Pani mogła powiedzieć, miał Pan rację. Tak. Rzeczywiście sprawdziłam po słońcu i wszystko to, co Pan mówił, było prawdą. Ja w to, proszę Państwa, głęboko wierzę, jestem o tym mocno przekonany, więc polecam po prostu wypróbować. Natomiast jeżeli chodzi o rany i skaleczenia, zdecydowanie, proszę Państwa, Octenisept. Dlaczego? Dlatego, że to jest lek. My musimy pamiętać, że kiedy firma próbuje zarejestrować jakiś produkt, najbardziej restrykcyjny proces rejestracyjny jest zawsze dedykowany lekom. I kiedy chcemy mieć na rynku polskim produkt leczniczy, to naprawdę musimy wykazać, że ten produkt jest skuteczny, bezpieczny. Doskonale Państwo wiecie, że w momencie, kiedy w lekach odkrywane są jakiekolwiek substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, takie leki decyzją GIF-u automatycznie znikają z rynku. Więc sięgnięcie po Octenisept daje nam tak naprawdę pewność, że sięgamy po produkt, który jest z jednej strony bardzo skuteczny, z drugiej strony bezpieczny, dlatego że przeszedł bardzo restrykcyjną procedurę rejestracyjną. Gdybyśmy weszli w świat wytycznych, to nawet jeżeli w naszych ranach
pojawią się szczepy wielolekooporne, a więc takie, które nie reagują na podanie antybiotyków, w konsensusie Kramera, czyli takiego profesora mikrobiologii, który jest, można powiedzieć, takim mikrobiologicznym guru, bardzo uznanym w Europie i na świecie, jest wprost napisane, że kiedy mierzymy się ze szczepami wielolekoopornymi w ranie, Octenisept powinien być lekiem pierwszego wyboru. Niebawem będzie też dostępny, on tak naprawdę już jest dostępny pod postacią octenilinu w żelu, natomiast niebawem w aptekach pojawi się, proszę Państwa, Octenisept w żelu. I doskonałe jest właśnie w kontekście skaleczeń czy ran, których doznajemy, połączenie Octeniseptu, który odkazi tą ranę, a następnie zaaplikowanie Octeniseptu w żelu. Dlaczego? Dlatego, że z badań, które posiadamy, wynika, że ten Octenisept w żelu tak naprawdę przyniesie nam potrójną korzyść. To znaczy, po pierwsze, zadziała przeciwbólowo, co jest w kontekście rany bardzo istotne. Po drugie, skróci czas gojenia. Z takich obliczeń, które wykonaliśmy na podstawie wykonanych badań, wynika, że do 15 razy jesteśmy w stanie skrócić czas gojenia. I trzecia rzecz, która pewnie będzie bardzo istotna, szczególnie dla pań, które nas słuchają, a mianowicie ten Octenisept w żelu, czy obecny w tej chwili octenilin w żelu już na rynku, poprawia proces bliznowacenia. A więc sprawia, że nie pojawiają się blizny przerostowe. Więc my tak naprawdę po skaleczeniu, czy po doznaniu rany, dzięki zastosowaniu tego Octeniseptu w żelu, jesteśmy w stanie uzyskać dużo lepszy efekt estetyczny samego gojenia. Coś fantastycznego. Czyli też bardzo ważna rzecz tutaj, godna podkreślenia, w salonie stylizacji paznokci, kiedy czasem spotykamy się z klientkami po prostu obgryzającymi paznokcie, gdzie te skórki są porwane, poszarpane, bardzo często zakrwawione, aplikacja tego typu preparatów też mogłaby mieć bardzo duże znaczenie. Tak, zdecydowanie. I odkażenie Octeniseptem, żeby nie dopuścić do nadkażenia tych miejsc, gdzie mamy już do czynienia z przerwaną ciągłością skóry, i zastosowanie Octeniseptu w żelu, który przyspieszy i zoptymalizuje nam sam proces gojenia. Rewelacja. A pozostając w tym temacie, jeśli mówimy już o salonie kosmetycznym, jeśli mówimy o dezynfekcji i przygotowaniu dłoni do dalszych zabiegów, to wiem, że tutaj też Szulke ma w ofercie coś fantastycznego. Tak, i to jest to, o czym już wspomniałem. To jest to, co tak naprawdę wynika z tego naszego ponad stuletniego doświadczenia, a mianowicie środki, które z jednej strony bardzo dobrze i bardzo skutecznie zdezynfekują dłonie, a z drugiej strony zapewnią efekt pielęgnacji. Jeżeli mogę się na jakieś konkretne powołać, proszę Państwa, Desdelman Care. To jest środek, który poddaliśmy ocenie pracowników służby zdrowia w Niemczech. A więc personel medyczny, który, no jak wiemy, ze względu na wykonywaną pracę, najczęściej jest nawet zobligowany do dezynfekowania dłoni, miał za zadanie ocenić ten środek w takim codziennym użyciu. I ten personel nie oceniał skuteczności, bo to jest to, o czym powiedziałem. Skuteczność to my jesteśmy w stanie sobie potwierdzić, uwzględniając normy europejskie, te obowiązujące, i pokazać dokumenty, że ten środek jest skuteczny. Natomiast ten personel miał nam odpowiedzieć na pytanie, na ile ten środek, oprócz tego, że dezynfekuje dłonie, skutecznie je pielęgnuje. Skala była od 1 do 5 i proszę sobie wyobrazić, że średnia ocena to było 4,8. Piękny wynik. Więc możemy naprawdę mówić o takim preparacie, który z jednej strony dezynfekuje, z drugiej strony pielęgnuje. Ponieważ my wiemy i dermatolodzy nam to podpowiadają, że czasami zdarza się taka reakcja nadwrażliwości na etanol, a tutaj mamy środek oparty na etanolu. Dermatolodzy uzyskują nawet pozytywne testy skórne na etanol, czyli my możemy mówić o tym, że niektórzy z nas są po prostu uczuleni na etanol i będą niestety narażeni na reakcje alergiczne. Dla takich użytkowników przygotowaliśmy produkt Desmanol. Ten oparty jest na alkoholu propylowym, a więc jeżeli nawet skóra naszych dłoni reaguje nadwrażliwością albo wręcz alergicznie na etanol, można wtedy sięgnąć po Desmanol, który zawiera alkohol izopropylowy i również innowacyjną formułę pielęgnacyjną, tak żeby przynajmniej nie odbiegać od poziomu pielęgnacji, jaki udało nam się uzyskać dla Desdelmanu Care. Mogę powiedzieć, że przy wszystkich spotkaniach, przy których mam zaszczyt prezentować te produkty, zawsze polecam uczestnikom, żeby na swoich własnych dłoniach spróbowali
sprawdzić, jakie jest odczucie po ich zastosowaniu i z dumą mogę powiedzieć, że nie zdarzyło mi się słyszeć żadnej negatywnej opinii. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na jeden bardzo drobny, bardzo istotny fakt. Ponieważ kojarzycie z całą pewnością falę uczuleń, poparzeń i podrażnień chemicznych, o które oskarżana była hybryda. Rzeczywiście było na ten temat dość głośno jakiś czas temu, natomiast zwróćmy proszę uwagę na jedną kwestię. To, o czym była mowa przed chwilą, to niekoniecznie musi być uczulenie na hybrydę. Bardzo często zmiany skórne występujące po zabiegu stylizacji paznokci mogą być związane właśnie z nieprawidłowym użyciem preparatów do dezynfekcji albo z bazowaniem na produktach nie do końca odpowiednich, tak bym to ujęła. Natomiast pozostając w temacie salonów kosmetycznych, chciałabym jeszcze, żebyśmy opowiedzieli odrobinkę na temat produktu, który ja osobiście uwielbiam. Uwielbiam ten produkt, jestem w nim totalnie zakochana od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Pokazuję go regularnie w każdym szkoleniu Akademii Online. Pracuję na tym produkcie stacjonarnie, na szkoleniach, również od niepamiętnych czasów. I są to te oto magiczne chusteczki. Tak, ja powiem Państwu szczerze, że ja te chusteczki też uwielbiam. Zresztą zawsze to opowiadam, że przychodzi w moim życiu mężczyzny taki moment, kiedy żona już bardzo jednoznacznie mówi, że to jest jednak moja kolej na sprzątanie. Niemożliwe. I wtedy uwielbiam mieć pod ręką właśnie chusteczki Microzit Universal i inne jeszcze chusteczki Microzit Sensitive. I to nie dlatego, że jestem jakimś dezynfekcyjnym freakiem i uważam, że powinniśmy dezynfekować nasze mieszkania, tylko dlatego, że te chusteczki po prostu doskonale czyszczą. Oprócz tego, że dezynfekują, one mają doskonałe właściwości myjące, więc ja jestem w stanie to nasze mieszkanie relatywnie szybko posprzątać, tak żeby żona była zadowolona. Natomiast rzeczywiście to są produkty, z których chyba Szulka też może być dumna, dlatego że w tych produktach udało nam się uzyskać kilka rzeczy, które niełatwo uzyskać. Po pierwsze, stworzyć chusteczki, którymi możemy zdezynfekować nawet bardzo wrażliwe powierzchnie. Możemy nimi zdezynfekować smartfony, tablety. My czasami o tym zapominamy, tak? Te badania, one są oczywiste. My mamy takie badania, z których wynika jednoznacznie, że kiedy porównujemy toaletę z naszym smartfonem, to toaleta wypada nadzwyczaj pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, że do toalety my raz na jakiś czas wchodzimy z domestosem, tak? Mamy gdzieś takie utarte mentalne przekonanie, że toaleta jest takim miejscem, gdzie tych wszystkich drobnoustrojów może być dużo i należy zareagować. Natomiast czasami mamy jakieś takie niczym niepotwierdzone przekonanie, że nasze smartfony są samodezynfekującym się sprzętem. Natomiast niestety te drobnoustroje się tam gromadzą i tak jak powiedziałem, one w przeciwieństwie do nas nie są narażone na żadne niż demograficzne i będą się chętnie rozmnażać zawsze wtedy, kiedy będą miały ku temu stworzone odpowiednie warunki. A tymi chusteczkami rzeczywiście możemy te smartfony raz po raz zdezynfekować, do czego zachęcam. Zachęcam do tego zawsze personel szpitalny, ale wydaje mi się, że warto też zachęcić do tego personel salonu kosmetycznego, żebyśmy z naszego salonu do domu, tam gdzie mieszkamy z naszymi rodzinami, szczególnie jeżeli mamy jakieś maleństwa w domu, nie przynieśli nieproszonego gościa, który na pewno sam bez naszego wyraźnego wskazania czy potraktowania go odpowiednim środkiem z tego naszego domu się nie wyprowadzi. Więc chusteczki i płyn. Co jeszcze udało nam się w tych środkach zrobić? Otóż udało nam się zredukować do takiego, można powiedzieć, możliwego minimum zawartość alkoholi. Przy zachowaniu skuteczności, bo te chusteczki i płyn są oczywiście przebadane, jeżeli chodzi o skuteczność, zgodnie z normami europejskimi. Natomiast staraliśmy się ograniczyć zawartość alkoholi. Dlaczego? Dlatego, że my chemii nie oszukamy. Tak? Alkohole to są jednak toksyczne substancje i nie powinniśmy narażać ani siebie, ani nikogo z naszego otoczenia na nadmierny kontakt z alkoholami. Tak? Czy to przez spożywanie, o czym wszyscy wiemy, czy to przez kontakt alkoholu z naszą skórą, czy wreszcie na kontakt z oparami alkoholu, tak? Bo my też wdychamy te środki dezynfekujące. To, co ja zawsze powtarzam, dzisiaj mamy na rynku przeróżne preparaty o różnych zapachach dezynfekujące. Ja zawsze mam pewne wątpliwości, czy akurat preparat do dezynfekcji powinien pachnieć ładnie i zachęcać nas do tego, żebyśmy go wdychali, dlatego że niezależnie od tego, czy on będzie pachniał fiołkami, orchideą, zieloną herbatą, czy różami,
zawsze będzie zawierał te środki chemiczne, które mają za zadanie eliminować drobnoustroje, a więc będą to też środki, które tak naprawdę dla nas stanowią jakiś element ryzyka. Ten środek nie pachnie fiołkami, natomiast Microsit Universal, i tu myślę, że może to pani potwierdzić, ma na pewno zapach, który na pewno nie odstrasza użytkownika. Natomiast ta niska zawartość alkoholu sprawia, że użytkownik jest w zdecydowanie mniejszym stopniu narażony na kontakt z tym alkoholem, także jeżeli mówimy o alkoholu w postaci już oparów. Chusteczki są przebadane dermatologicznie i to też je wyróżnia, że my możemy tak naprawdę po te chusteczki sięgnąć nawet bez konieczności zakładania rękawic. I tu mówimy o zakładaniu rękawic po to, żeby chronić skórę, a więc rzeczywiście one muszą mieć bardzo dobrą tolerancję, jeżeli bierzemy pod uwagę ich kontakt z ludzką skórą, jeżeli mamy zgodę na to, żeby używać ich bez rękawic. Natomiast płyn, co jest ciekawe, jest aplikowany w postaci piany i to jest też taki element, na który w tej chwili w epidemiologii staramy się zwracać uwagę, kiedy mówimy o środkach w rozprysku. To znaczy my mówimy o takiej chmurze mikrobiologicznej, którą wytwarzamy, kiedy stosujemy środek w takim tradycyjnym rozprysku. Natomiast jeżeli on jest aplikowany w postaci piany, no to już z tą chmurą mikrobiologiczną nie będziemy mieli do czynienia. Także mamy środek, w którym udało się nam do takiego możliwego czy koniecznego minimum ograniczyć zawartość alkoholi. Środek, który ma udowodnioną skuteczność i bardzo dużą tolerancję materiałową, bo znowu przy tych środkach do dezynfekcji powierzchni chodzi z jednej strony o to, żebyśmy skutecznie zdezynfekowali powierzchnię, ale z drugiej strony chodzi o to, żebyśmy nie dopuścili do sytuacji, w której my owszem wyeliminujemy wszystkie drobnoustroje chorobotwórcze, łącznie z powierzchnią, tak? Więc drobnoustrojom mówimy kategorycznie nie, tym chorobotwórczym i tym, których nie chcemy, natomiast dbamy o to, żeby tak naprawdę te środki na naszą powierzchnię, tą, którą chcemy nimi zdezynfekować, nie wpływały negatywnie. I tutaj jak najbardziej potwierdzam, ponieważ używam, tak jak wspomniałam, chusteczek od wielu, wielu lat, a blaty w mojej akademii, blaty stołów są w stanie perfekcyjnym. I co ważne, ja tutaj zawsze dbam o to, żeby chusteczki zostały użyte w bardzo ważnym momencie, czyli tuż przed aplikacją koloru. Bardzo zależy mi na tym, żeby aplikacja materiału, czy to będzie żel kolorowy, czy to będzie hybryda, nie ma znaczenia, odbywała się na perfekcyjnie czystym polu pracy. Dlatego zawsze chusteczką przecieram delikatnie rękawiczki, bo one zawsze są lekko zapylone. Przecieram też kratkę pochłaniacza oraz cały blat, bo dzięki temu mam pewność, że żaden nieproszony paproch nie znajdzie mi się na powierzchni paznokcia, który jest świeżo malowany i który tak naprawdę już powinien trafić do lampy. A nie trafia bardzo często do lampy, ponieważ stylistki grzebią, dłubią, wyciągają pojedyncze paprochy, których po prostu tam nie powinno być. I dzięki chusteczkom właśnie jestem przekonana, że mam bardzo pięknie przygotowany paznokieć do malowania. Natomiast gdyby ktoś z Państwa miał wątpliwości, czy zastosowanie tych środków do określonej powierzchni jest wskazane, zawsze można się do mnie zwrócić. Takie pytania trafiają do nas, do działu medycznego, ponieważ mamy przeprowadzone badanie kompatybilności materiałowej, więc wtedy my po prostu Państwu potwierdzamy, że tak, jeżeli Microsit Universal będzie użyty do powierzchni wykonanej z takiego a takiego materiału, możemy potwierdzić pełną kompatybilność materiałową. Rewelacja. Natomiast chciałabym nawiązać tak delikatnie, tylko mimochodem, do tematu, który wywołałeś, mianowicie do rękawiczek. Ponieważ dysponując pełnym spektrum fantastycznych preparatów do dezynfekcji, mogłabym gdzieś tam przypuszczać, że jesteśmy w pełni zabezpieczeni dzięki tym preparatom, czyli w czasie wykonywania zabiegu nie trzeba już zakładać rękawiczek, tak czy nie? No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, regulacje są dosyć jednoznaczne, tak? Czyli dezynfekcja i rękawiczki. Dokładnie, tak też. To było takie pytanie lekko podchwytliwe, wiecie o tym doskonale, że w branży stylizacji paznokci i nie tylko stylizacji paznokci cały czas toczy się dyskusja, czy zakładać rękawiczki, czy też nie. No, moją opinię znacie, natomiast absolutnie nie jestem tutaj stuprocentowym ekspertem, dlatego też posiłkuję się zdaniem osób, które mają w tym temacie dużo większe pojęcie niż ja. I jeżeli tutaj mówimy o tym, że mamy do dyspozycji fantastyczne preparaty do dezynfekcji, a mimo wszystko rękawiczka dodatkowo nas chroni, to myślę, że warto do tych zasad bezpieczeństwa po prostu się stosować. Jeżeli chodzi o rękawiczki, to ja przyznam się szczerze, że mierzę się z tym tematem jakby od drugiej strony, tak? To znaczy częściej mam kontakt
z takimi osobami. I tak też jest, to jest też pewnie jakoś psychologicznie uzasadnione, że my w momencie, kiedy zakładamy rękawiczki, czujemy się jakby trochę oddzieleni od świata zewnętrznego. Natomiast żadna rękawiczka nie zapewnia nam takiego poziomu skuteczności jak dezynfekcja. No i może się w nas rodzić pytanie, w takim razie, no to jeżeli zdezynfekowaliśmy dłonie, no to po co nam jeszcze ta rękawiczka? Otóż prawda jest taka, że ta dezynfekcja dłoni, ona będzie skuteczna przez jakiś czas. My dzisiaj wiemy, że kiedy sięgamy po środek do dezynfekcji z zawartością gliceryny, w tej chwili w szulkę staramy się robić wszystko, żeby sięgać po humektanty wyższego rzędu i unikać gliceryny, dlatego że wiemy, że bakterie z gliceryny mogą sobie zrobić pożywkę i szybciej się namnażać. I w tym kontekście już ta rękawiczka jako bariera chroniąca tak naprawdę przed takim wzajemnym kontaktem mikrobioty osoby wykonującej zabieg z drobnoustrojami klientki, czy w określonych sytuacjach pacjentki czy pacjenta, jest jak najbardziej uzasadniona. Więc jeżeli zajrzymy do poważnych opracowań, takich, na których warto bazować, to z jednej strony znajdziemy wyraźne zalecenie dla dezynfekcji rąk. Dlaczego? Dlatego, że sama założona rękawiczka może naszej klientki czy naszego klienta nie uchronić przed jakimiś drobnoustrojami, które bytują w danym momencie na skórach naszych dłoni, chociażby przed niektórymi wirusami, bo wiemy, że pory w rękawiczkach mają określoną średnicę i część drobnoustrojów będzie w stanie przeniknąć. A więc dezynfekujemy dla bezpieczeństwa naszych klientów, natomiast później korzystamy z rękawic tak naprawdę też już dla naszego bezpieczeństwa, żeby ze skóry naszej klientki czy naszego klienta, czy w określonych sytuacjach pacjentki czy pacjenta, żadne chorobotwórcze drobnoustroje, przynajmniej w dosyć szerokim zakresie, nie przeniknęły na naszą skórę, tym bardziej, że jeżeli będziemy mieli pecha i w którymś miejscu ciągłość naszej skóry będzie przerwana, to musimy pamiętać, że wtedy, kiedy w takiej sytuacji, gdy my rezygnujemy z rękawic, narażamy się tak naprawdę na to, że te drobnoustroje będą mogły bezpośrednio wniknąć do krwiobiegu. Dokładnie. Tym bardziej tutaj jeszcze kojarzy mi się jedna kwestia, bo mówimy cały czas o tym, że te preparaty do dezynfekcji w szulkę są takie fantastyczne, ponieważ dbają o naszą skórę, a jeżeli na przykład w zabiegu stylizacji paznokci używamy zwykłego alkoholu, polewamy go na wacik i ściągamy na przykład lepką warstwę z paznokcia i nie mamy na sobie rękawiczek, to również narażamy się na kontakt z tymże alkoholem, o którym powiedzieliśmy sobie tutaj już kilka razy, że ten taki kontakt wskazany nie jest. O, i tu właśnie pani Paulino, bardzo dziękuję, bo zwróciła pani uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. O, że zupełnie niechcąco. Że rękawiczki oprócz takiej swojej funkcji mikrobiologicznej i ochrony mikrobiologicznej pełnią dodatkowo taką funkcję, no powiedzmy, około dermatologiczną, czyli chronią po prostu skórę naszych dłoni przed działaniem jakichś szkodliwych substancji. Czyli kończymy temat rękawiczek, natomiast jest jeszcze druga bardzo ważna kwestia, która czasami budzi mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości. Mianowicie dezynfekcja czy sterylizacja. Bo czasem dziewczyny, właścicielki salonów kosmetycznych, stylistki paznokci zastanawiają się, czy wystarczy narzędzia zdezynfekować i czy ta sterylizacja w drogim dość autoklawie jest rzeczywiście taka niezbędna. Tak, no i żeby rzeczowo na to pytanie odpowiedzieć, to musielibyśmy nawiązać do wytycznych Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, w których wyczytamy, że zdecydowanie zalecana jest sterylizacja i zawsze wtedy, kiedy możemy sobie pozwolić na sterylizację, to znaczy zawsze wtedy, kiedy narzędzia nam na to pozwalają, bo są termostabilne i mogą rzeczywiście trafić do sterylizatora, powinniśmy stawiać na sterylizację i to tak naprawdę chyba jest temat, który nie podlega dyskusji. Natomiast w kontekście sterylizacji jest też taki aspekt, o którym czasami zapominamy, a mianowicie wstępna dezynfekcja. Czyli zanim te narzędzia trafią do autoklawu,
Jest to wprawdzie, mam nadzieję, że pani prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej się nie obrazi, bo nie powinno się tego terminu używać, ale dobrze wiemy, że on i tak obiegowo funkcjonuje, więc zanim te narzędzia trafią do autoklawu, dobrze jest poddać je takiej wstępnej dezynfekcji, tak naprawdę dbając o nasze bezpieczeństwo, bo ta wstępna dezynfekcja pozwoli nam wyeliminować te drobne ustroje, które przy pominięciu tego etapu będą się nam po prostu namnażać, tak? Więc bez względu na to, czy do jakiegoś plastikowego, metalowego pojemnika my te narzędzia włożymy i postanowimy je tam umieścić, żeby one sobie tam czekały na dalsze procesy, no tamte drobne ustroje, niczym nie potraktowane, będą się po prostu namnażać, więc my tak naprawdę w tym momencie narażamy siebie na kontakt z nimi. I po takiej wstępnej dezynfekcji, do tego są oczywiście odpowiednio dedykowane środki, rzeczywiście te narzędzia trafiają do sterylizacji. Natomiast bywają też takie momenty, kiedy albo z jakichś tam względów nie możemy sobie pozwolić na sterylizację, nie wiem, jakaś awaria, coś się wydarzyło, albo mamy do czynienia z takim sprzętem, który jest termolabilny, a więc nie zniesie tych temperatur, jakie funkcjonują przy samej sterylizacji. I wtedy, i tak nam radzi Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, możemy sięgnąć po preparaty, które zapewnią nam dezynfekcję wysokiego poziomu. Czyli takie, które wyeliminują bakterie, wyeliminują grzyby, wyeliminują wirusy, wyeliminują prątki i w jakimś przynajmniej zakresie formy przetwarnikowe bakterii, czyli spory. I tego typu środki też są dostępne. Wspomnieliśmy o tym planie higieny i dezynfekcji, starając się go układać w takiej postaci, żeby on był dla Państwa jak najbardziej przystępny. Ja też później, Paulino, będę bardzo czekał na Pani opinię, czy on rzeczywiście taki jest, bo to nie jest wcale takie proste przygotować plan higieny, który byłby z jednej strony adekwatnie przygotowany, a z drugiej strony przystępny i przyjazny dla użytkownika, ale ośmieliłem się tam umieścić taki preparat w postaci proszku, z którego możemy przygotować roztwór i zapewnić w ten sposób tym instrumentom właśnie dezynfekcję wysokiego poziomu. Ale tak jak mówię, to jest, jak brzmi tytuł jednej z moich ulubionych komedii, wyjście awaryjne, natomiast nie powinno to być postępowanie standardowe. A teraz przechodząc już tak do konkretów, zakładając, że ta oferta jest jeszcze dużo szersza i tutaj też może pokażę plan higieny, o którym będziemy mówić dużo więcej przy innej okazji, to zakładając, że tych preparatów jest bardzo, bardzo dużo, gdzie można je kupić? Można je kupić albo bezpośrednio w Szulkę, albo u licznych dystrybutorów, z którymi mamy kontakt. Można zadzwonić na infolinię Szulkę, jest w tej chwili, z tego co wiem, dobrze funkcjonująca centrala telefoniczna i tam już każdy z Państwa zostanie pokierowany, gdzie najłatwiej, najlepiej, najwygodniej nabyć określone produkty. Tam też można uzyskać porady, jeżeli ktoś potrzebuje, jest wtedy kontaktowany ze mną, czyli z działem medycznym. My wtedy próbujemy doradzić, dobrać Państwu te preparaty w zależności od potrzeb i następnie jesteście już Państwo przekierowywani do określonej jednostki, z którą Szulkę współpracuje, gdzie można już na spokojnie, cyklicznie nabywać te produkty. Kto by pomyślał, że rozmowa na temat dezynfekcji może być tak interesująca? Naprawdę jestem zaskoczona, że o takich trudnych i ważnych sprawach można opowiadać w taki lekki, fajny i przystępny sposób. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję Pani Paulino. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Życzę Państwu, żebyśmy jak najszybciej wyszli z pandemii. Czegoż jeszcze życzę? Zdrowia. Bezpiecznych salonów, tak. Zdrowia jak maść końskiego i cóż, proszę Państwa, sukcesu, żeby na dobre zdrowie nałożył się w Państwa życiu niebywały sukces. Bardzo dziękuję, było mi niezmiernie miło gościć dzisiaj u Państwa. Życzę Państwu wszystkiego dobrego.